Radio Pryzmat. Może Amerykanie. Co ewolucjonuje? Drop Dzięki filozofowaniu będziemy żyć bardziej świadomie. Radio Filozofów. W naszym studiu są Wojciech Zalewski, Beata Serapata, Marzena Dudziuk-Koluch. Dzień dobry. Dzisiaj przychodzi nam zastanowić się, pomyśleć, porozmawiać nad tematem arcyważnym, można powiedzieć, i arcytrudnym zarazem. Pytanie o Boga. Tak? Co właściwie mamy na myśli, kiedy używamy tego pojęcia? Znaczy, żeby może uporządkować, no bo jesteśmy na gruncie filozofii, to znaczy na gruncie nauki, na gruncie rozumu, a Bóg przecież, jak większość ludzi sądzi, jest przedmiotem wiary, tak? A wiara niekoniecznie musi polegać na myśleniu. Raczej myślę, że duża część społeczeństwa by tutaj odróżniała. Albo myślisz, albo wierzysz. Albo rozum, albo wiara. Więc co mamy na myśli jako filozofowie, kiedy pytamy o Boga? Co mamy na myśli? Pewnie mamy też na myśli jak udowodnić to, że On jest, czyli jakie można podać dowody na istnienie Boga. I one były bardzo, bardzo różne. Święty Tomasz z Akwinu, Święty Augustyn i potem oczywiście cała tradycja jakby wynikająca z tych pytań. Ale czy to jest właściwe zapytanie o to, czy On istnieje, czy w ogóle podlega tutaj, tak jak Pan powiedział, jeżeli jest przedmiotem wiary, to jak można go udowodnić? No nie na drodze rozumowej, prawda? Więc trzeba się odwołać do doświadczenia. A to doświadczenie jest skrajnie indywidualne, chociaż może być też bardziej upowszechnione i wspólne innym. Ale jest to tak trudny temat i tak obszerny, że właściwie wydaje mi się, że musimy po kolei coś spróbować tutaj. Każdy niech z nas spróbuje jakąś swoją może definicję podejścia do tego tematu przedstawić. Nie wiem, może pani Beatka tutaj jako artystka ma jeszcze zupełnie inne podejście do tego tematu. No, nasuwa się pytanie, czy Bóg jest, skąd Bóg przychodzi i jak, czy można go określić, czy jest bytem, którego możemy doświadczać, czy możemy po prostu potraktować istnienie Boga jako pewien wymiar aksjologiczny również, że Bóg przychodzi, oskarża, czy opiekuje nas, czy jest po prostu, znajdujemy go w przestrzeni, że tak powiem, takiej metafizycznej metafory. Dlatego, że nie możemy go doświadczyć i doświadczać bezpośrednio. To jest taka, wydaje mi się, taka swoista intuicja religijna, kiedy mamy poczucie, że Bóg istnieje i że możemy do Niego się odnieść. Bóg nie jest bytem, można powiedzieć, samotnym. Musimy doświadczać dialogu z bytem Boga i Bóg doświadcza dialogu z nami i wtedy właściwie widzimy tą możliwość zaistnienia. Wspólna płaszczyzna musi jakby się nawiązać. A to jest trudne zagadnienie. Tak, tylko pani wypowiedź jest, bym powiedział, że takiego porządku zawierzenia i konkretnej tradycji religijnej, no bo pytam o Boga, co to znaczy? No, pytam o jakieś, o coś najwyższego, może posłuszmy się na ten moment takim techniczno-filozoficznym terminem absolut. Pytam to, co jest absolutem, to, co jest od początku, co jest najważniejsze, od czego rzeczywistość, świat, wszechświat bierze swój początek, w czym trwa i ku czemu ostatecznie zmierza.
jeżeli spojrzymy na historię filozofii, no to tutaj można powiedzieć w centrum każdej myśli, każdego nurtu, gdzieś to pytanie o absolut zostaje postawione, pytanie o Boga, tak, w tym sensie. No ale... Niekoniecznie tego osobowego, no prawda? No właśnie, no bo przecież Platon mówi o świecie idei, ale on nie jest osobowy. Oczywiście. Prawda? Demiurg, który tam mówi, niektórzy próbują go jakoś z Bogiem kojarzyć, no to nie jest Bóg, rozumiem, pierwszy poruszyciel też... Znaczy, Arystotelesowski, tak. Tak. To też nie to, co jest w naszej tradycji, o której tutaj tak domniemujemy, prawda? Tak, stoicy stali na stanowisku panteistycznym, czyli stawiali znak równości pomiędzy Spinoza i jeszcze wielu innych. Dokładnie tak. No więc jak i czy, jako filozofowie, czyli ludzie, którzy starają się operować na gruncie rozumu, czyli czegoś takiego, co można powiedzieć, wierzymy, tak, żeby powiedzmy, że rozum jest czymś danym zarówno chrześcijanom, zarówno ludziom niewierzącym, ludziom różnych tradycji religijnych, tak? To jest coś, na gruncie czego możemy się spotkać i możemy dojść do pewnego porozumienia i pewne rzeczy sobie tutaj uzgodnić, tak? Dlaczego, może ja do pani Beaty się pozwolę zwrócić, dlaczego, jakby chrześcijaństwo, na czym polega jego, powiedzmy, wyjątkowość, że ono miałoby być jakoś filozoficznie uprzywilejowane? No bo pani wypowiedź o Bogu, wypowiedź filozoficzna, ale jednocześnie już z pewnego twardego założenia chrześcijańskiego. To znaczy, to była taka moja pierwsza wypowiedź, dlatego że absolutnie nie możemy uniknąć pewnej paraleli i pewnej kontynuacji teorii o Bogu, nie jesteśmy w stanie pominąć, tutaj w teorii o Bogu nie możemy pominąć starożytnej Grecji, która daje w pewnym sensie fundamenty, tak jak tu Państwo wspomnieliście o Platonie, czy Arystoteles na przykład wyobrażenie Boga uosabiał ze światłością, a wręcz porównywał nasze oczy do oczu, do zachowania nietoperza wobec światłości. A więc wiadomo, że tutaj czy filozofia chrześcijańska, która się na fundamentach w starożytnej Grecji kształtowała, jednak odwoływała się i do sceptyków, i do stoików, i właśnie neoplatoników, prawda? Także konsekwentnie, fundamentalnie jesteśmy tutaj zakorzenieni. Pewnie, że później chrześcijaństwo uległo pewnej metamorfozie i zaczęło odchodzić troszeczkę od starożytnej Grecji, ale to wyobrażenie absolutu, idei, prawda, światła, dokładnie pochodzi ze starożytnej Grecji. Tak, tylko ja zawsze pytając, czy próbując odpowiadać na pytanie właśnie o tą ideę najwyższą, prawda, absolut, tutaj będziemy używać tego tak na razie technicznie, boję się o ludzi, którzy są zupełnie jakby pozbawieni potrzeby mówienia o czymś, co jest takie ostateczne, takie pierwotne i jakby absolutne, tak? Właśnie to, jeżeli chodzi o taki namysł ateistyczny nad światem, no to jakby zupełnie nie ma takiej potrzeby mówienia o tym. Albo ludzie, którzy wierzą, nie wiem, w innego Boga, prawda? czy to też zupełnie ta rozmowa zupełnie by się inaczej przedstawiała, więc może jak rozmawiać z kimś, kto właśnie nie wie, nie chce przyjąć, jemu nie jest potrzebne to do wyjaśnienia świata, czy jego zachowania, czy jego moralności. Taki konstrukt, o jakim my mówimy, że jest właśnie absolutem, Bogiem, demiurgiem. Jak tutaj się nad tym też tematem pochylić? Myślę, że to pytanie, jakoś nie unikniemy tego pytania tutaj w rozmowie, jak dowodzić, albo jak przynajmniej argumentować za istnieniem Boga, tak? Do czego się odwołując, no, a to, do czego chcemy się, czy musimy się odwołać, musi być jakoś właśnie znowu konkretne, jakoś doświadczalne, tak? I no, tradycja chrześcijańska, no,
to jest też szerokie pojęcie, no bo weźmy Tomasza z Akwinu, który argumentując na rzecz istnienia Boga, powołuje się do aparatury wypracowanej przez Arystotelesa i mówi, że konieczność pierwszej przyczyny, tak? Zjawisko ruchu. Musi być ktoś czy coś, od czego ruch bierze swój początek. Tak? A to samo, to coś pierwsze musi być nieporuszone. Tak? Musi być coś, ze względu na co świat ma jakiś cel. Tak? Jeżeli świat jest racjonalny, jeżeli poznawalny, jeżeli możemy go jakoś opisywać, kategoryzować, no to musi być ciąg przyczynowo-skutkowy zachowany konsekwentnie. Pierwsza przyczyna, ostateczny cel. Tak? Tomasz z Akwinu, argumentując w ten sposób, racjonalny, powiedzmy, no jednak wydaje się mówić o Bogu, który cały czas jest jakoś zasadą abstrakcyjną, tak? I tutaj osobiście uważam za bardziej takiego atrakcyjnego myśliciela Augustyna, świętego Augustyna, który mówiąc o Bogu mówi oczywiście wiele istotnych, głębokich rzeczy, natomiast to, co mnie osobiście jakoś porusza, to jest taki fragment tekstu, on jest spisany, wydany, autorstwo świętego Augustyna pod tytułem Homilia na list świętego Jana. I w tym tekście Augustyn wychodzi bardzo, jakby wychodzi od takiego skupienia się na pojęciu miłość. Po prostu miłość, tak? I pokazuje konsekwencje. Jeżeli utożsamimy Boga z miłością, to tym samym, że tak powiem, utożsamiamy miłość z Bogiem. A miłość ma zawsze konkretną twarz, konkretnego odniesienia do konkretnego człowieka. Taki człowiek, który mówi, że wierzy w Boga, mówi, że kocha Boga, że jest człowiekiem wierzącym i praktykującym, powiedzmy, a nienawidzi człowieka, jakiegokolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji, jest kłamcą, mówi Augustyn, tak? I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, żeby zastanowić się, spróbować pomyśleć, czy pomyślenie o Bogu jako o miłości właśnie, tak? Czy to nie jest jakiś sposób dowodzenia czy argumentowania, to też jest, trzeba by uściślić, tak? Ale czegoś, co może jakoś trafiać do przekonania u człowieka, czy to jest człowiek niewierzący, czy wierzący tak, czy inaczej, tak? Tu mamy pewien konkret i mamy utożsamienie Bóg równa się miłość. No, Bóg, czyli to, co najwyższe, to, co absolutne, to, co nierelatywizowalne, tak? Czyli miłość. Czy można by tak myśleć właśnie o miłości jako Bogu i odwrotnie? Wydaje mi się, że to rzeczywiście pozwala nam przejść na taką przestrzeń dyskusji powszechnej, bo rzeczywiście tutaj i zarówno wśród ateistów, deistów i wielu innych osób to doświadczenie miłości jest pewnie obecne, czy to w sposób pozytywny, czy czasem też niestety negatywny, ale to byłaby taka przestrzeń. Tylko niektórzy pewnie powiedzą, że miłość miłością, a co do tego ma Bóg, prawda? Przecież ja jestem człowiekiem, jesteśmy w przestrzeni międzyludzkich relacji. Ja potrafię kochać, potrafię obdarzać miłością. Nie widzę tutaj jakby potrzeby przenoszenia tego jeszcze na inny poziom, być może wyższy. To byłby bardziej jakiś taki głos ateistów, prawda, którzy jakby nie potrzebują, żeby jeszcze tutaj ktoś w trójkącie tutaj funkcjonował. No tak, tylko że jest jeszcze coś takiego jak kwestia skończoności ludzkiego istnienia i ona dotyczy tak wierzących, jak i ateistów, prawda? Więc kiedy przychodzi się zmierzyć człowiekowi, czy to będzie człowiek wierzący, czy niewierzący, z taką sytuacją próby, jaką jest śmierć ukochanej osoby. Tak? Już kiedyś też o tym motywie mówiliśmy przy innej okazji. No to rodzi się takie pragnienie, nadzieja właśnie, że to nie jest koniec, prawda? Że ta osoba, którą kocham, czy kochałem, że to nie może się tak skończyć, że po prostu umarła i rozpływa się w nicości. Tak? Więc pani powiedziała o Bogu jako o pewnym trójkącie w relacji. Jestem ja, jest drugi i jest jeszcze w tym wszystkim Bóg. No właśnie, czy my tu w ten sposób nie eksmitujemy, że tak powiem, Boga, bo jeżeli On jest miłością, no to akt kochania drugiego człowieka, no On jest boski po prostu, tak? To nie, że Bóg jeszcze się wprasza, że tak powiem, do tej miłości, tylko nie ma miłości,
poza Bogiem, dlatego że te dwa pojęcia nie są bliskie sobie, tylko one są tożsame ze sobą. Znaczy nie to one są tym samym, tak? Można by właściwie synonimicznie ich używać. Bóg, miłość nie ma znaczenia, jak tego będziemy używać. Bo o to by tutaj miało chodzić. Augustyn na to kładzie nacisk właśnie, pokazując, co jest zapominane, jak wiemy, ale to jest istota właśnie chrześcijaństwa, tak? I być może na tym polega ta w cudzysłowie podkreślam, wyższość chrześcijaństwa nad ewentualnie innymi tradycjami religijnymi, ale tutaj mówię to oczywiście upraszczając nieco, dlatego kładę nacisk na ten cudzysłów, żeby nie ujmować niczego innym poważnym tradycjom religijnym. Tak? No i święty Augustyn również powiedział, chcę poznać Boga i duszę i nic więcej. I tutaj się można zastanowić nad sposobem poznawania, prawda? On brał pod uwagę płaszczyznę jakby racjonalną na płaszczyźnie, to znaczy łączoną z łaską Bożą. Bo w jakimś stopniu jestem w stanie sprecyzować to moje poznanie i muszę je jakoś określić. I tutaj święty Augustyn jakby odwoływał się do łaski Bożej. A czym jest łaska Boża w jego pojęciu? Tutaj temat jest rzeczywiście dosyć ciekawy, bo jest jakimś wyjątkowym wyróżnieniem. Człowiek jest obdarzony tą łaską i ma zdolność jakby, tutaj znowu nasuwa mi się Gilson, z intuicyjnym poznawaniem Boga, to znaczy jest to na granicy racjonalnej, można powiedzieć, jakiejś metafory. Bo na przykład w II wieku po Chrystusie Tertulian już mówił, racjonalnie nie jesteśmy w stanie poznać Boga. Nie na tej płaszczyźnie. To jest zupełnie inny wymiar. Święty Anzel mówił, wszelka prawda o Bogu, poznana jeśli już tą drogą racjonalną, jest właściwie w kategoriach objawienia, więc to jest tak, tylko to wszystko bardzo ten temat. Kategorie religijne, łaska, objawienie, tak. To są kategorie jednak abstrakcyjne. Ja myślę, że one są abstrakcyjne dla tak zwanego zwykłego człowieka, który się sprawami filozofii czy teologii w tym wypadku jakoś nie zajmuje, ale one są, przyznam szczerze, między nami też do pewnego stopnia abstrakcyjne i dla mnie, który się tam tą filozofią jakoś interesuje, zajmuje. Tak. I właśnie trzeba cały czas, to Gabriel Marcel na to pięknie kładzie nacisk, zawsze szukać tego odniesienia do konkretu, bo wtedy te objawienie, co to konkretnie znaczy, co to dla mnie znaczy tu i teraz, w tej chwili, jak siedzę w studio nagraniowym, tak? Co to dla mnie znaczy? Bo to powinno dla mnie znaczyć zawsze i wszędzie coś istotnego. No i znowu wracam do tej miłości, tak? Która jest w centrum chrześcijaństwa, o której, no, chrześcijaństwo jest też, no, można powiedzieć, pewną propozycją filozoficzną, tak? W takich granicach o nim rozmawiamy. I tutaj mi nasuwa się taki cytat, ja sobie pozwolę go czytać. Miguel de Unamuno, filozof hiszpański, egzystencjalista, cytuje za Robertem Browningiem. Czytam. Odważyłbym się powiedzieć, że robak, który kocha w swej bryle ziemi, bardziej byłby boski niż pozbawiony miłości Bóg w swoich światach. Tak? Że nawet jeżeli jest jakiś Bóg, absolut, jakaś zasada nieskończoności, jakaś zasada wieczna, tak, od której wszystko wzięło początek i tak dalej, to ona nie ma żadnego sensu o tyle, o ile nie jest w centrum postawiony problem miłości właśnie. Tak, i doświadczenia, prawda? Że tutaj... Immanuel Kant powiedział właśnie, że absolutnie poprzez rozum nie jesteśmy, to znaczy on oczywiście rozróżniał rozum praktyczny i teoretyczny. Rozum teoretyczny jest tutaj właściwie bezużyteczny, twierdził. Jedynie rozum praktyczny jest jedyną szansą właściwie na poznanie i na jakieś, powiedzmy, określenie Boga, odwołując się do nakazów moralnych, do wyborów moralnych. A więc tutaj niedaleko jesteśmy tematu miłości, bo jest to na pewno kategoria moralna. Tak, tylko cały czas się obawiam, że na przykład w tradycji, na przykład weźmy buddyjską, oczywiście tam nie ma tej figury Boga, ale jest pewna taka jakby ostateczność jakby w myślę świecie, to tam w centrum tego nie jest miłość, tak? Tam jest cierpienie, a właściwie jakby dążenie do
wyzwolenia się, uwolnienia z tego cierpienia, więc wydaje mi się, że jeszcze coś bardziej uniwersalnego, co łączy te różne tradycje religijne i takie quasi religijne albo metafizyczne powinniśmy, wydaje mi się, wyróżnić. I wydaje mi się, że dla mnie takim pomostem między tymi różnymi podejściami w poszukiwaniu jakby tego takiego najbardziej jakby przekraczającego nas punktu jest ten ruch po prostu transcendencji, czyli po prostu wyjścia poza. A czym jest już to poza? Pozostawiam jakby tym, którzy w każdej swojej tradycji są w stanie to dookreślić, tak? To jest taki bezpieczny, moim zdaniem, taki moment, kiedy my transcendujemy się, kiedy nasze doświadczenie wykracza poza te wszystkie możliwe ludzkie historie i nagle znajdujemy się w pewnej przestrzeni, w której albo poszukujemy oparcia jakiegoś punktu odniesienia, punktu, nazwę go teraz po prostu punktem odniesienia, albo po prostu jesteśmy w nicości, w kompletnej próżni, tak? Albo i te doświadczenia już bardzo się będą różnić, ale ten moment jakby przekroczenia jest dla mnie takim czymś kluczowym, gdzie już kończą się te wszystkie nasze możliwe kategorie poznawcze dane człowiekowi i nagle już zadajemy sobie pytanie, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy w tej przestrzeni, którą udało nam się przekroczyć racjonalnie, emocjonalnie i duchowo. Na pewno Bóg nie jest faktem, którego możemy doświadczać bezpośrednio, to bezwzględnie, ale możemy go doświadczać mistycznie. Czyli jeśli mamy zdolność, powiedzmy, do, tak jak pani wspomniała o transcendencji, no to załóżmy, że właśnie poprzez mistycyzm jesteśmy w stanie na tej płaszczyźnie się znaleźć. I to byłaby może jakaś droga. Tak, albo taka mistyka dnia codziennego, prawda, tak, też tak, która jest przepiękną, tak, bo drugi człowiek też jest dla mnie objawieniem. Może być, tak, objawieniem i ja wtedy mam ten dostęp, że ja przekraczam siebie, ja transcenduję w kierunku, ale może nie muszę tego nazywać, prawda, tym doświadczeniem takim ostatecznym, ale wiadomo, że jestem już poza jakby orbitą swoich doświadczeń, tak, już nie jestem sama w tym doświadczeniu, ono się staje wspólne, ono się staje relacyjne, piękne i jakby tutaj idziemy już w kierunku może właśnie pewnego rodzaju takiej idei boskości, czy boję się trochę tego słowa, żeby nie wykluczać jakby z tego dialogu tych, którzy nie chcą tego słowa w ogóle wypowiadać, tak? I jakby stąd te różne tutaj skróty albo uogólnienia. Padło pojęcie mistyka, czyli jakaś tajemnica, jakieś misterium, jakieś wtajemniczenie, jakaś głębia, którą ja rozpoznaję, a która jest niewidoczna dla innych, którzy stoją z boku. I tutaj przypomniało mi się w tej chwili dzieło Henri Bergsona o dwóch źródłach moralności i religii. I Bergson w tej książce, w tym eseju, można powiedzieć, wiele miejsca poświęca właśnie opisom, analizom tego, co to jest mistyk, czy kto to jest mistyk. Być może panie pamiętają, Bergson właśnie pisze w kontekście mistyka o miłości znowu. Znowu ta miłość wraca. I co ciekawe, mistycy są we wszystkich tradycjach religijnych, mówi Bergson. W chrześcijaństwie, w tradycjach religii wschodu, w islamie, w judaizmie, prawda? Ale kto jest mistyk? To jest ten człowiek zwiastujący jakąś tajemnicę, przeżywający tajemnicę. To jest ktoś, kto po prostu kocha i jest od A do Z, od początku do końca przeniknięty miłością, co jest nie czymś właśnie abstrakcyjnym, tylko czymś codziennym, czymś, co widać w małych, najmniejszych rzeczach dnia codziennego, a także w konsekwencji w sprawach dużych, tak? Ale to jest ktoś, kto kocha po prostu, mówi Bergson, tak? I to jest mistyk. I wspólnota mistyków to jest być może jedyna autentyczna religia, że tak powiem. No bo Bergson mówi o dwóch źródłach moralności religii, tak? Dwóch sposobach, w jakie ludzie mogą się odnosić do spraw najważniejszych, absolutnych, boskich. Pierwsza to będzie właśnie wspólnota, powiedzmy to, taka szukająca
Boga w jakichś zasadach, prawach, konwencjach, obyczajach, zasadach moralnych. I to będzie taka religia dominująca, religia no, w tym sensie masowa. I, to, i takie może być i chrześcijaństwo, i judaizm, i islam. Taki właśnie socjologiczny twór. Ale jest ta prawdziwa religia. I to jest, ona jest prawdziwa o tyle, o ile jest w niej obecna ta autentyczna miłość, tak? I ten sposób odnoszenia się do absolutu, do Boga, Bergson uznaje za jedyny, autentyczny, prawdziwy, pełny, tak? Więc tutaj znowu, jeżeli rozmawiamy o Bogu i o kwestii wykraczania poza jedną konkretną tradycję religijną, no to tutaj ten Bergson mi się jakoś przypomina jako pewien argument właśnie no, taki z gruntu filozoficzny, tak? Znowu ta miłość gdzieś tutaj wraca. No i uczucie i wiara, jeśli chodzi o Paula Rickera. Też właściwie taki punkt odniesienia mówi, na pewno tego świata absolutnego nie poznamy rozumem. Jedynie poprzez zdolność wiary i głębokiego takiego uczucia, które nas jest w stanie do tej wiary skłonić. Czyli znowu można powiedzieć jakaś wewnętrzna praca nad sobą, czyli ten dialog z Bogiem jest wynikiem naszej własnej pracy nad sobą. Nie wiem, tak mi się czasem wydaje, że niektórzy są do tego zdolni, niektórzy nie. Bo mistycyzm to już jednak metafizyka też, prawda? To jest coś tak mocno nieuchwytnego i można powiedzieć, że ktoś jest bardzo głęboko religijny, jest prawie że na granicy mistycznego rozpoznawania Boga czy dialogu z Nim, ale jest to jakby jednostka taka trochę wybrana, no, nie wiem. To ja bym polemizował. Znaczy mi się wydaje, że się tak się myśli o mistycyzmie, ale ja bym tutaj szedł tym tropem bergsonowskim, który zresztą jest podjęty też przez takiego dwudziestowiecznego filozofa i teologa Karla Ranera, który mówi akurat w kontekście no już tak wprost chrześcijańskim, że chrześcijanin XX wieku będzie albo mistykiem, albo go w ogóle nie będzie. Tak? Czyli ten mistycyzm, tak? To jest droga dla każdego człowieka, znaczy nikt nie jest z niego wykluczony. To nie jest tak, że to tylko niektórzy nieliczni, właśnie wybrani jakoś, jakaś elita, prawda? Znaczy właśnie przeciwnie, znaczy być, po prostu być ludzkim, być człowieczym, tak? Być uduchowionym. Ale być otwartym na tą miłość, o której tak, mówimy. Przecież jeżeli żyjemy w Polsce, w Europie, no więc ten kontekst chrześcijański tutaj się nam najbardziej będzie narzucał, no przecież domyślmy chrześcijaństwo, że tak powiem, tak? Osoba, Bóg, Jezus Chrystus, człowiek przecież, Bóg, człowiek, tak? Mówi sam o sobie, że kto mnie zobaczył, czyli kto zobaczył człowieka, Jezusa, ten zobaczył Ojca. Nie jakby zobaczył, tylko zobaczył Ojca, czyli znak równości, tak? Czyli ta droga mistyczna, droga do Boga, droga do absolutu jest po prostu drogą ludzką. Tak, widzi, drogą przez ludzką. Człowieka, tak? Drogą ludzką, ale też poprzez, znowu tutaj jakiś, nie powiem, że nakaz moralny, bo tutaj Kant akurat mi się nasuwa, ale pewne rozpoznanie w tej postaci Boga autorytetu moralnego. I wtedy może ta skłonność jest tylko autorytetu, większa, który ja przyjmuję z przekonania wewnętrznego, a nie z tego, że jest mi narzucony zewnętrznie. No nie, zdecydowanie. Prawda? Potrzebuję jakby mieć takie poczucie. Tutaj serce znowuż przyszedł mi na myśl, że mówi coś takiego, że trzeba, by człowiek odnalazł siebie i wytłumaczył sobie, że nic go nie uchroni przed nim samym. Nawet najbardziej wyczerpujący dowód na istnienie Boga. I tutaj też jest coś takiego, że to nie może być jakby dane z zewnątrz, bo to wtedy po prostu nie działa. Ale jednak o takim doświadczeniu wydaje mi się powszechnym. Bóg jest albo stara się być dla człowieka przyjacielem, przynajmniej ludzie myślą tak, że w tej trosce, tak jak się mówi bardzo powszechnie, jak trwoga to do Boga. No większość osób jednak korzysta jakby z tego, że w sytuacjach takich granicznych w ich życiu codziennym figura Boga czy obecność Boga jest bardzo ważna, tak? I ten Bóg jest bardzo upodmiotowiony, tak? Jest po prostu osobą, jest członkiem wspólnoty tych osób, które jakby rozmawiają z nim, tak? Czy to poprzez wspólnotę, czy poprzez
takie doświadczenie osobiste, albo wręcz może mistyczne, o którym tutaj pan Wojciech mówi. Czas podsumowania nieuchronnie się zbliża, zatem może jakoś każdy z nas króciutko by podsumował. Ja tutaj dzisiaj, myśląc o tym pojęciu Boga, jakoś w zgodzie ze sobą kładłem nacisk na to pojęcie miłości właśnie, tak? Które uważam osobiście również za jedyny sensowny sposób myślenia o Bogu, a także w pewnym sensie usprawiedliwienia używania tego pojęcia w dyskursie publicznym, w codzienności jakoś, tak? Niekoniecznie w obrębie tylko jakiejś tradycji religijnej, ale właśnie w ogóle, tak? To jest, uważam, coś takiego, taki punkt odniesienia, który może stanowić punkt wyjścia, a zarazem punkt dojścia w dyskusji człowieka wierzącego z wierzącym inaczej, czy w ogóle z niewierzącym. I tutaj może bym przeczytał jeszcze jeden taki ustęp z O poczuciu tragiczności Unamuno, który mówi tak. Bóg wychodzi naprzeciw tym, co szukają Go z miłością i przez miłość, a wymyka się tym, co chcą Go ująć zimnym rozumem pozbawieni miłości. Tak oto nauka bez Boga odsuwa nas od Boga, a miłość, nawet bez nauki, prowadzi nas do Boga, a poprzez Niego do mądrości. Błogosławieni czystego serca, bowiem oni Boga oglądać będą. Tak pisze Miguel de Unamuno. Filozof, tak? Filozof, który, dopowiem tylko, sam z wiarą w Boga miał ogromny problem i tylko poprzez to pojęcie miłości mógł się do tego Boga zbliżać, mógł mieć nadzieję takiego Boga, tak? Dla mnie jednak w tej kwestii mówienia o Bogu chyba najbliższe jest pojęcie tajemnicy i tej mistyki dnia codziennego, ale też oczywiście z tym doświadczeniem zanurzenia w miłości, która jest jakby nam wszystkim bezwarunkowo dana, ale nie każdy chce w tą przestrzeń wejść, więc jakby słuchaczom dedykuję namysł nad tą właśnie drogą, też tak jak pan Wojciech, poprzez miłość, ale też z tą szczyptą jakby tajemnicy. Tutaj akurat, może tak na zakończenie, znalazłam taką myśl Kierkegaarda. Pojęcie Boga nie jest podobne do pojęcia człowieka, pod które podciąga się jednostka. I to jest jakby odpowiedzią na próbę poszukiwania Boga. To znaczy, na pewno nie musimy go, nie jesteśmy w stanie go skonkretyzować i nie róbmy tego po prostu. Czy w przypadku Marcela, mówi właściwie, bardzo istotna sprawa jest, jeśli chodzi o korelację sądu egzystencjalnego i wartość ty, obecność wiary jako coś subiektywnego w pojęciu świętości Boga. Czyli to jest też taka cegiełka zakończająca. A o filozofii dzisiaj rozmawiali Wojciech Zalewski, Beata Sarabata, Marzena Dudziuk-Koluch.